Niedawno obchodziliśmy smutną rocznicę wybuchu II wojny światowej. 80 lat temu Polska nie przestraszyła się hitlerowskich Niemiec i jako pierwsza stanęła do walki. Poland first to fight. W 81 roku, 13 grudnia, wybuchła w Polsce inna wojna. Komunistyczna junta wojskowa z generałem Jaruzelskim na czele wprowadziła w Polsce stan wojenny. Byli ludzie, tacy jak Kornel Morawiecki, którzy również nie przestraszyli się i stanęli pierwsi do walki. Do walki stanęła wówczas pierwsza Solidarność Walcząca. To ogromny zaszczyt dla mnie móc powitać Państwa w gościnnych progach Instytutu Polskiego w Berlinie i móc zapowiedzieć gospodarza dzisiejszego wieczoru, jego ekscelencję, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, profesora Andrzeja Przyłębskiego. Panie ambasadorze, the floor is yours. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. To nasze spotkanie, które przerosło moje oczekiwanie, to miało być spotkanie 20-30 osób, które chcą przy okazji wystawy porozmawiać o Solidarności Walczącej. Już samo otwarcie było zdumiewające z uwagi na ilość obecnych. To jest nasz zwyczaj od pewnego czasu. Uznaliśmy, że miliony właściwie turystów, Berlin w tej chwili, jeśli chodzi o ilość turystów, wyprzedził Monachium, jest na pierwszym miejscu i to jest chyba z 10 milionów rocznie i wielu z nich maszeruje w kierunku Bramy Brandenburskiej i to miejsce jest fantastyczne, żeby tam właśnie pokazywać Polskę. Pośród tych, którzy ją będą mogli oglądać, wzmocni przesłanie, że Solidarność była przed upadkiem muru i bez Solidarności upadku muru berlińskiego by nie było. Także serdecznie dziękuję tym Państwu, którzy przyczynili się do stworzenia tej wystawy. To jest takie jakby dodatkowe wydarzenie, które ma nam przypomnieć w postaci wykładu pani dr Hanny Lablandz-Weiss, czym była Solidarność Walcząca. Ja jestem z pokolenia Solidarności, tej 10-milionowej i muszę Państwu powiedzieć, że olbrzymim szokiem dla mnie, dla mojej żony również był 13 grudnia 81 roku. I to, że się właściwie, że Solidarność nie potrafiła się przeciwstawić. Oczekiwaliśmy na jakąś walkę, powiem szczerze, młodzi ludzie, studenci i nagle taka pasywność. I w tej pasywności wyłoniła się Solidarność Walcząca jako coś, co się nie poddało i co niosło nadzieję. Wystawa Zanim upadł berliński mur, która jest hołdem złożonym pamięci Kornela Morawieckiego, stanowi, można powiedzieć, połączenie dwóch światów. Tego na wskroś realnego i drugiego symbolicznego. Z jednej strony dokumentuje nierówną walkę i opór Polaków przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, a z drugiej w sposób symboliczny prezentuje wielką siłę moralną narodu, domagającego się wolności. Kornel Morawiecki bardziej niż ktokolwiek inny sprostał wyzwaniu świętej pamięci świętego Jana Pawła II, ducha nie gaście. Nie gasił go w żadnym momencie swojego życia. A apogeum jego wypełnionego walką życia było utworzenie w czerwcu 1982 właśnie Solidarności Walczącej. Solidarności Walczącej, która w swoim manifestie proklamowała walkę o odzyskanie niepodległości i budowę Rzeczypospolitej Solidarnej. W tekście manifestu odrzucono ugodę z władzą i reformowanie systemu. Deklarowano również wojnę podjazdową z reżimem na wszystkich poziomach i różnymi metodami. Nie wiem, czy trzeba dalej tłumaczyć jeszcze ideę wystawy, no bo mamy 30. rocznicę takiego rozebrania muru berlińskiego w atmosferze wesołego pikniku i chcieliśmy pokazać Niemcom, Berlińczykom i turystom, że to nie tak było, że żeby ten mur mógł upaść, to kilka pokoleń Polaków musiało trochę powalczyć, pobić się o to, ryzykując życiem, zdrowiem, ruinacją życia zawodowego, osobistego. Pokazaliśmy to w taki sposób wizualny, żeby przechodząc obok tego ogrodzenia, chcąc nie chcąc, trzeba było coś zobaczyć. Jest szansa, że ktoś to przyswoi i obejrzy i coś nam zapamięta. No problem mamy taki, że jak gdyby cały honor obalenia komunizmu spada w tej chwili na Niemców, bo
Obalenie muru berlińskiego jest takim, taką ikoną popkultury. No i nawet ciężko z tym walczyć, no bo próbujemy to robić na takim, w takim stopniu, w jakim możemy. Dziękować trzeba szanownym sponsorom, czyli Fundacji KGHM i Fundacji ARP, że raczyli przeznaczyć jakieś fundusze na ten projekt. Dzięki temu on zaistniał, no bo sam by się nie zrobił przecież. Nie przedłużam, dziękuję uprzejmie i proszę pannę Hannę o zabranie głosu. Viva Polonia! Viva Argentina!